Kingdom of Heaven prezentuje. Pan jest i wzywa Cię. Nasze życie jest jak droga. Gdy jesteśmy piękni i młodzi, kroczymy nią beztrosko. Dochodzimy do momentu, kiedy musimy dokonać wyboru. Czy wybierzemy ciemność i pójdziemy za tym światem, który proponuje nam tyle wygód i przyjemności? Czy wybierzemy światło i pójdziemy za głosem Pana, za głosem serca, naszych pragnień, naszego powołania? Pójdź za mną. Powierz Panu swe plany i Jemu zaufaj. A wówczas zobaczysz, jak On potrafi działać. On sprawi, że Twa prawość zabłyśnie jak światło, a Twoja sprawiedliwość jak słońce w zenicie. W ciszy stań przed Panem i trwaj w zaufaniu. Czasem spotyka nas choroba, cierpienie czy samotność. Potrzebujemy wtedy odrobinę ciepła, miłości, obecności drugiego człowieka. Szukamy kogoś, kto nam pomoże, spędzi z nami czas, porozmawia. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili. Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale co mam, to Ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź. Potrzebujemy ciszy, odsunięcia tego, co nas rozprasza. Facebook, Instagram, Snapchat. Bo Bóg nie przemawia w gwarze, lecz w ciszy, i ten tylko, kto milczy, Jego głos usłyszy. Bóg zaprasza nas do bliskiej relacji z sobą. Chce, abyśmy poznawając Go, doświadczyli Jego miłości i dzielili się nią z innymi.
ja ciebie nie okłamałem. To było kłamstwo. To nie było kłamstwo. Było, ja się czuję oszukana. Ale ja ciebie nie oszukałem, powiedziałem prawdę, Kornelia. Oszukałeś i zrobiłam ciebie przez to idiotę. Wcale nie, no, Kornelia. Czasem w relacje z bliskimi nam osobami wkrada się smutek, złość, żal. Ciężar tych uczuć nas przygniata. Nie wiemy, jak mamy postąpić. O miłość trzeba dbać. Trzeba się o nią troszczyć, pielęgnować. Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze w radości i smutku, bez względu na dobry czy zły los. Jan Paweł II. Cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. To było jej portfel. Przecież tak się nie wyjdzie skradzieć. Wiesz co zrobiła? Teraz mi powinna i oddać jej. To zobacz. Tutaj mam kartkę do ciebie. Poczytaj sobie, co i jak wszystko powinno być. A teraz biegnie do mnie. Oddaj jej. O, dziękuję. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Nawet jeśli żyjesz z dala od Boga i Kościoła, toniesz w bezsensie zła i grzechu. Możesz wrócić do Boga, który jest miłością i wszystko ci przebacza. Możesz zacząć żyć na nowo. Otwórz serce na Jego głos i daj się Mu poprowadzić. Zaufaj Mu. Reżyseria Mateusz Lewandowski,
Scenariusz Mateusz Lewandowski. Zdjęcia Tomasz Pol. Montaż koloryzacja Tomasz Pol. Dźwięk Tomasz Pol. Lektor Mateusz Lewandowski, Tomasz Pol. Napisy Jakub Osmański. Wystąpili: głosiciel słowa Mateusz Lewandowski, szukająca drogi Zofia Janicka, chora okradziona Julia Pioszyk, złodziejka Nikola Woroch, zakochana Kornelia Walkowiak, zakochany Mikołaj Lewandowski, narkomanka Dominika Jankowska, dealer Tomasz Pol. Produkcja Kingdom of Heaven. No i jest pięknie.